Siemeczko, z tej strony Pan Gryf, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj ostatni odcinek tego tygodnia. Może jeszcze coś w międzyczasie, ale raczej nie. Tak, jesteśmy w Minecrafcie na... oto proszę bardzo. JJSMP, czyli Josh and John SMP, czyli Tobiasz i Mikols. Dokładnie tak, jesteśmy na ich serwerze. No i ogólnie to super. Tak. Jesteśmy. Ja już ogarnąłem sobie żelaznego seta. Raczej tutaj wszyscy są, jak widać, tak diaksowi, żelazni. No jest strasznie ciekawie. Ogólnie na linii się też dużo dzieje. Chyba jakieś itemy tam dają za linię, ale nie wiem. Nie, to dzisiaj nie. Ale dzisiaj pokażę wam, jak zacząć prosty survival tutaj na tym serwerze, który ma dopiero dzień. Tak, no ja wam bym polecał tak. Tutaj macie mój licznik po prawej stronie. Już pokonałem 8 osób. Umarłem tylko raz, bo gość mi chciał dać ity, ale mnie oszukał. Mam 14 serc, a miałem 15, ale mam 14. Więc super. I tak, to jest dużo. Star konta mam 6 i można tutaj oczywiście coś kupować. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tu można wystawiać, kupować, chyba tak. No więc tak, co teraz zrobimy? Najlepiej zacząć survival po prostu od pisania kit. Dostajemy na sam początek jakieś siekierki. Minus jeden niezniszczalność. Jeden kilofek. Tego wyrzucę. I siekierkę. Najlepiej w ogóle tutaj uderzamy to. Mamy TP na losowe kordy. Ja tylko jak jestem już na drzewie, to sprawdzę, czy nikogo w obrębie parunastu kratek nie ma. Bo ja naprawdę wolę tutaj być na baczności, jeżeli chodzi o ten serwer. Najlepiej zrobić go z kimś, bo jedna osoba może was osłaniać jednak. Tutaj coś widzę, tutaj drewno komuś wypadło. To tutaj te kordy mogą być... Przed chwilą ktoś tutaj mógł być. No więc ja idę na spawna. Ile na inne kordy lecę. Ja bym przeczekał noc, bo jest bardziej widocznie. Ale powiem wam szczerze, że możecie tutaj naprawdę sobie super grać. Ja ogarnąłem, no mój ender chest jest super, bo mam diamentowe nogawice, diamencika, jakieś tutaj jedzonko, ender perełka mi wypadła, bo zabiłem endermana. Złoże złota mam i złoże żelaza, aż 49. Jakieś tu inne rzeczy, więc naprawdę świetnie tutaj. No jestem. Gdyby ktoś w ogóle tepnął na losowe kordy, to ja wam powiem taką ciekawostkę, że jeżeli tepniecie się na losowe kordy i od razu jakaś osoba za wami wejdzie, to może być za wami. To działa tylko w około 2 sekundy później. Tu się, powiem wam, nie opłaca zbytnio kupować. To są drogie ceny. Sklep Tobiasza tutaj jest od widzów lepszy. No więc cóż, na linii się biją, o ile mi się wydaje. A nie opłaca się wychodzić, bo jak już widzicie, to nie ma takiego, że walniecie kryta, tylko jak już wam hitną, to aż nie będziecie w PvP, to nie możecie wyjść poza linię. Więc to jest takie słabe dosyć. Okej, no w sumie moglibyśmy się teleportnąć. Tym razem może tutaj. Okej. Jestem w jakiejś wiosce. Jak kogokolwiek widzicie, to od razu po prostu wyjdźcie z serwera i tyle. Jeżeli będzie miał lepszą zbroję od was, to tak. Tu już było coś popisane, ale nie widzę, żeby ten teren był z kogoś w ogóle zamieszkiwany. Nie wiem, ta wioska mi coś tak znajoma. Ktoś mógł tu zamieszkać, bo na serwerze teraz jest dużo osób. Lepiej grać tak o 7-8 rano. Nie boję się, że zginę od kogoś, bo po pierwsze mam zapas serc. Pana raczej nie powinienem dostać. A po drugie... Myślałem, że to osoba to był koń. No po prostu mam dobre uzbrojenie i mam dużo żelaza jeszcze w eku. Ale czy to jest... tak, to jest już oskubana wioska, to co zera. Tutaj chyba już nie ma żadnych terenów, które nie są oskubane w ogóle. Łóżeczko by mi się może jakieś przydało. Przepraszam, że ciągle latam na F5. Ja powiem wam, że jak gracie na takich serwerach, to najlepsze to jest. W jednej jaskini znalazłem 50 żelaza. Naprawdę. I jeszcze trochę wydałem na zbrojkę, więc to jest około staka żelaza cała zbrojka.
No, nie możecie mi powiedzieć, że jest to mało. Tu się coś świeci. Zobaczymy, co to jest. To jest lewa pulka. Nikt tutaj jeszcze nie był. Można zrobić jakiś portal. Ja nie umiem robić, a poza tym Nether tutaj nie działa jeszcze. Jeszcze. Administracja musi zrobić Nether. Oczywiście jest tryb Lifesteal. Ja mam już 14 serc, czy tam 15? 15 już. 15 to jest strasznie dużo. Ja raz pobiłem tutaj rekord tego serwera, bo miałem powyżej, bo od razu w pierwsze 2 minuty, 16 chyba 4, kiedy wszyscy się dobijali do serwera, to ja weszłem jako może czwarta, piąta osoba i już pokonałem jednego gracza. Więc byłem przez sekundę, można powiedzieć, na pierwszym miejscu. To jest węgiel, to sobie wykopię jeszcze. Ale jak widać, teren jest naprawdę zamieszkiwany przez dużo graczy i macie szansę tak około macie 5% szans na spotkanie jakiegoś typka. Ja się tepłem i było dwóch typków i przez to zyskałem 2 serca. No i bo jeden był trochę w żelazie, no i dlatego mam taką trochę pobolałą tą zbrojkę, ale spokojnie mogę sobie zrobić nową. Jak widzicie jakiegoś żelaznego typka, nie podchodźcie do walki tutaj na serca. Każdy chce. Oni nawet wam mogą oddać itemy, bo im jest niepotrzebne, ale serca są tutaj najważniejsze. Myślę, że to każdy wie. Możemy do jakiegoś cave'a wejść, ale pytanie, że mi się nie chce trochę. Czekajcie, nie ma tu nikogo. Dobra. Tu widzę, że nikogo nie było w tym cave'ie. On jest taki na wylot słaby. Lawa jest. O, jest żelazo. Może wezmę. Chociaż mam już go bardzo dużo. Gdybym mógł, to bym porozdawał komuś, ale zawsze jak będzie bieda na serwerze, to zawsze będę miał. Ok, jeżeli to jest ten biom, to powinna gdzieś tu być wioska. Możecie tutaj wchodzić na każdą wersję od 1.16 do 1.19.2. Jest on ogólnie świetny. Ja mam zdjęcie z Joshem and Johnem, czyli Mikosem i Tobiaszem i jeszcze z Beszem. To był burz. Tu jest linia! Ej, jestem na linii serwera! Co jest? Czekajcie. Wypycha mnie. Patrzcie, czekajcie. Tutaj ten dirt. Mówią, że dirt jest taki inny trochę, ale tu jest linia serwera. Jakie to są kordy? Ej, to ten serwer nie jest taki duży. Jak ja przebiegnąłem tylko kawałek, a tutaj już jest linia serwera. Ja wam powiem, że nie opłaca się chodzić przy liniach, bo ludzie sobie robią challenge, że idą od spawna do różnych właśnie linii, więc spotkanie kogokolwiek zwiększa szanse do 10%. Przepraszam, że... O, liski! Czekajcie, ja ich nakarmię. Liski, liski. Ała. Lisek. Lisek. Mały, chodź. Chodź tu, malutki. Trzymaj. Hej, trzymaj. No i uciekły, dobra. Resztę dla mnie. W ogóle przegapiłem tutaj kejwa. A tu są liski. Mam nadzieję, że się nie spaliły. Idźcie w pokoju. Ja lecę dalej. Najlepiej właśnie tak chodzić. Jak widzicie kogoś, to nie próbujcie walczyć z żelakiem, bo tutaj są spoceńcy, można powiedzieć. Gracze, którzy naprawdę mają lata doświadczenia. Też mam lata doświadczenia, ale na komputerze nie poświęciłem tak dużo czasu, jak inni mogą poświęcić. Bo ja jeszcze kiedyś nie ogarniałem, jak tutaj się grało na kompie. Teraz już wszystko ogarniam. I tak się tutaj żyje. Jeżeli wyskoczy wam ukośnik nagroda, to możecie sobie odebrać nagrodę. No teraz adminów nie ma, ale najczęściej Tobiasz czy jakieś tam osoby żyją o 20 godzinie. Ciężko je zobaczyć, ale najczęściej na spawnie. Dobra, tu już mamy inny biom. O, mamy wioskę kolejną. Mówiłem, że tu będzie.
że tutaj w tej wiosce ktoś był. Ej, to jest wioska, w której nikt nie był. Nie ma tu żadnych śladów po nikomu. Ej, nie było tu nikogo w tej wiosce. Jestem pierwszą osobą, która w ogóle kiedykolwiek. Dobra, to ja lutuję wszystko. To jest kradzież wioski. Szukamy kowala, widzowie. Wrąbuję przez szybę. Ty, tutaj nikogo nie było, naprawdę. Wioska nie zamieszkana przez nikogo, totalnie. Puściutka wioseczka. No, serio. Tutaj nikogo nie było po prostu. Totalnie. Ja biorę to są wartościowe itemy. Ja biorę dużo chlebka. Ziemniaki nie. To był za dźwięk? Ale nikt tutaj nie był jeszcze w tej wiosce. Pumpkiny wezmę, ja wszystko lutuję. To jest wszystko moje już. 11, dobra. Nikogo tutaj nie było jeszcze. Serio. Nielutowana wioska. Pierwszy raz. W ogóle odkryłem jakąś. Nie, no był tu już ktoś chyba. Ale nie wziął itemów. To ja korzystam. O, dzwon jest trochę wartościowy. Czekajcie, jak sobie tutaj stanę. Dobra. Mamy dzwon. Okradziona cała wioska, nie? Trochę ziemniaczków się przyda. Zaraz idę wszystko odłożyć sobie. Tutaj też nic nie ma. Tu już byłem. No dobra, to zlutowana cała wioska, co? Tu jeszcze nie byliśmy chyba w tym domku. Byliśmy. Dobra, to tyle. Jak mówiłem, znaleźliśmy wioskę. Opłaca się tutaj chodzić. Jedzonko macie za darmo stack. Na sam początek. I za każdym wpisaniem kit chyba to tam dostaniecie. Ej, jest portal do Netheru. Ale Nether nie działa. Czyli ktoś tutaj był. Są pszczółki. Tu jest w ogóle niezamieszkany teren. Jest portal. To są i osoby. Słuchajcie, ja nie będę ryzykował. Łukasznik spał, już wpisuję. Ok. Mogę sobie teraz wszystko odłożyć do skrzyni. Na pewno to jest bardzo ważne. Żelazo sobie odłożę. Dzwon może być kiedyś bardzo wartościowy. Dynie mniej, ale no też trzeba wziąć. Ziemniaczki zamiast tego. Chleba dużo mam. Nasionka też wyrzucę. To wszystko. Ale węgiel może zatrzymam. I musi się jeszcze znaleźć oczywiście miejsce na nasze nowe rzeczy. Kamienną siekierę też odłożę. Szukam jakieś zbiorniki. Dobra. No i co? Ukośnik nagroda. Nagroda. Chcesz coś? Trzymaj. Co? Jak ktoś prosi, to trzeba by nie dać. Co bym mógł dać? Wszystko wartościowe. Nie no. Ktoś niegrzeczny zypie, więc ci dam rózgę. Nie wiem, który to był. Węgiel by dostał. To jest klucz do skrzyni JJ. To nie ten. A czekajcie. Tutaj podają chyba Discorda, HTTPS. Klucze możesz zakupić na naszej stronie. A JJ chyba macie za darmo, jak piszecie nagrodę, jak pierwszy raz. No. Ogólnie jest tu linia PvP. Nie opłaca się ufać innym. Naprawdę
Może ty masz jakieś klucze? Ktoś by się może podzielił. No to cóż, ja bym już kończył ten film. Odkryliśmy wioskę, którą nikt do tej pory chyba nie odkrył. To jeszcze chyba nie działa. No więc cóż. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zobaczymy, czy tym nam coś da. Ty, dał mi kill off. Wydajność 4? Ale co jest? Ty, dał mi kill off. Jak sobie kill off? Wydajność 4. No, no i opłaca się może tak żebrać na spawnie, ale niezbyt poza linią. To się już kompletnie nie opłaca. Jak ten masz tutaj weszedł? A, dobra. Ja się z wami dzisiaj żegnam. I cześć. Jak chcecie więcej odcinków, to mówcie. Serwer ogólnie super.